przyjemnie jest czepiać się buforów, tarasować wejście do tramwaju i śmiać się z konduktora, który prosi o wykupienie biletu. Niech inni nudzą się w szkołach i biją rekordy na nowych budowach. Nas nikt nie nabije w butelkę. Karty, wódka, plugawe dowcipy i lobuzerskie wybryki, to się nazywa prawdziwe życie. Człowiek może unikać mydła, ale Tereza i paczki to legitymacja zachodniej kultury. Czy istnieje coś piękniejszego niż krawat w gole girlsy a la Hollywood? Buty na 5-centymetrowej słoninie i skarpetki Sing Sing to dalsze atrybuty męskiej elegancji. Kapelusz systemu Naleśnik świadczy o duszy subtelnej i wrażliwej na piękno. Bikiniarz, joller, chuligan, nazwy różne, ale zjawisko to samo. Bikiniarzy nie wystarczy lekceważyć, trzeba ich otoczyć powszechną pogardą i pędzić precz. Oto fragment zabawy zorganizowanej przez młodzież robotniczą z warszawskiego klubu sportowego Stal w czasie jednego z treningów. Potrafimy dać sobie radę z bikiniarzami i bumerantami. Zrobimy z nich pośmiewisko całej młodzieży pracującej, mówią zetępowcy ze Stali. Młodzi robotnicy z zakładów imienia Róży Luksemburg zorganizowali jedno z przodujących kół sportowych. Propaguje ono kulturę fizyczną wśród załogi, bierze aktywny udział w walce o wykonanie planów produkcyjnych, pomaga w zwalczaniu bikiniarstwa i chuligaństwa.